Cześć. Jakiś czas temu zamówiliśmy dla córki zegarek z GPS, smartwatch, który pozwala dzwonić, odbierać, wysyłać wiadomości. No, zegarek przyszedł. Przyszedł już krótką chwilę temu. Opowiem Wam w paru słowach na jego temat. Zegarek obsługuje karty micro SIM, nie nano SIM, nie te najmniejsze, tylko te średnie. Zapakowany był no dość skromnie, bo był po prostu w folii bąbelkowej razem z ładowarką, razem ze śrubokrętem. Zegarek, no i ładowarka, właściwie kabel magnetyczny. Daj mi to. Kabel magnetyczny, To podpina się się go tak jak podpina. w każdym jednym smartwatchu. Jest takie. Nie da się go podpiąć odwrotnie, trzyma się elegancko, nie ma problemu z ładowaniem. Bateria naładowana trzyma kilka dni, nawet do tam 4 dni. Wytrzymuje. Co on posiada wbudowanego? Słuchajcie, więc tak. Wypisałem sobie tam kilka takich podstawowych funkcji. Jak mówiłem, można z niego zadzwonić, wysyłać SMS-y. Urządzenie pozwala za pomocą dedykowanej aplikacji sprawdzić lokalizację, gdzie znajduje się dziecko. Producent deklaruje, że posiada system GPS. Natomiast ja tego nie obserwuję, żeby on szukał dziecka po GPS-ie, raczej po nadajniku, czyli sprawdza najbliższy nadajnik, gdzie jest i w promieniu tam iluś metrów, czyli ta dokładność jest, no powiedzmy, wiemy, że dziecko nadal jest w mieście, a właściwie zegarek. Może jeszcze uda mi się odkryć, bo podobno przełącza się na dworze w tryb GPS-a i wtedy dokładnie podaje lokalizację. Na razie mieliśmy małe problemy z kartą SIM i nie było po prostu jak tego sprawdzić. Poza tym funkcja czat. Bardzo fajna sprawa. Dziecko mówi do zegarka, wysyła wiadomość przez internet do rodzica, który ma zainstalowaną aplikację. I można w ten sposób krótkie komunikaty głosowe wysyłać między telefonem a zegarkiem. Nie w formie SMS-ów, nie w formie telefonu, tylko oczekujące powiadomienia do odsłuchania głosowego. Co on tu jeszcze ma? Ano ma jeszcze kilka fajnych funkcji. Ma aparat. Dziecko może sobie pstryknąć zdjęcie z ręki. Można je wysłać. Można je obejrzeć, zapisać w galerii. Ma system. Nazywają to systemem nagradzania. Zaraz Wam to pokażę, o co chodzi. Tylko że zaraz założymy kartę SIM i włączymy zegarek. Chodzi o to, że dajemy dziecku serduszka w formie nagród, czyli dziecko za dobre zachowanie dostaje serduszko i zbiera te serduszka na zegarku. A w sumie niewiele, ale zawsze coś. No, córka się bardzo cieszy z każdego serduszka. Oprócz tego jest gra matematyczna, książka, i to jest bardzo fajna funkcja. Książka kontaktów mieści 10 numerów telefonów. I tylko te numery, które są zapisane w książce telefonicznej, mogą na ten zegarek zadzwonić. Czyli nie zadzwonią ci żadnymi garkami do dziecka, nie zadzwoni ci nikt obcy, żaden wylosowany numer, nie ma w ogóle o czym mówić. Numer musi być zapisany w książce telefonicznej w zegarku, żebyś mógł do tego dziecka na ten zegarek zadzwonić. No i w drugą stronę. Również musi być, z tego co się orientuje, numer wprowadzony w książkę, żeby dziecko mogło zadzwonić do ciebie. Oprócz tego posiada funkcję galerii. Dam teraz kamerę córce. Natalko, trzymaj kamerę. Założymy kartę SIM. Kartę SIM odkręcamy zaślepkę. Odkręcamy zaślepkę przy użyciu śrubokręta, który jest dołożony w zestawie. I kartę montujemy, tylko muszę sobie sprawdzić, jak chyba w tą stronę szło. Jest zaczask, musi cyknąć. Tak jest, cykło. Karta założona, siedzi prawidłowo. Zamykamy. Aha, właśnie, a propos, jak widać na uszczelkach, tutaj jest uszczelka. Nie wiem, czy to dobrze widać. Tu naciśnij na obiekcie i ci się wyostrzy. O. Teraz lepiej widać. Znajduje się uszczelka. Producent deklaruje wodooszczelność. Tam na jakimś, no niby na basen można w nim chodzić. Nie polecam. Pewnie zachlapanie przez deszcz czy na ręku zapocenie na pewno mu nie zaszkodzi. Natomiast na basen z nim bym nie szedł.
Zresztą, no po co dziecku na basenie zegarek tego typu? Dobra, karta siedzi. Zegarek załączymy. Chciałbym Wam pokazać, jak wygląda aplikacja, ale mam z tym mały problem, ponieważ mam problem z tym, ponieważ nie mam żadnej aplikacji w telefonie do nagrywania obrazu ekranu. Może mi się uda coś tam takiego wykombinować, wtedy nagram Wam mniej więcej, jak wygląda, jak działa aplikacja. Dorzucę to albo w tym, albo w następnym filmiku. A więc tak, włączamy. Zegarek ma dwa przyciski. Ten srebrny po prawej, to jest z reguły wstecz. I zielony. Zielona słuchawka, która służy do wykonywania. No jak widzimy, zegareczek jest kolorowy, wyświetlacz jest kolorowy. Tutaj na dole widać to serduszko, o którym mówiłem. Córka nazbierała 4. Jest zadowolona. Karty SIM nie wczytało. Tej karty nie używaliśmy jeszcze. Nie wiem dlaczego. Zaraz będę chciał sprawdzić, czy czasem karty nie włożyłem odwrotnie. Omówię Wam na szybko funkcję. Przesunięcie z prawej do lewej lub z lewej do prawej, wchodzimy w menu. Jak widzicie, nie ma języka polskiego, jest język angielski. Aplikacja na telefonie jest po polsku, ale jest bardzo taka domyślna, łatwo ją zrozumieć, łatwo ją zinterpretować. Natomiast tutaj no, jest też ikonka, więc dziecko się nie gubi. Książka telefoniczna, tak jak mówię, error sending USSD, czyli tak jak myślałem, kartę chyba odwrotnie wsadziłem. Zaraz będziemy kombinować z tym. Zaraz do Was wracamy, obrócę kartę i będziemy kręcić dalej. No dobra, jestem z Wami z powrotem. Słuchajcie, okazuje się, że karta SIM z sieci Play nie działa w tym zegarku. W ogóle nie znajduje sieci. W tej chwili wsadziłem kartę Aero 2, więc nie pokażę Wam, jak się na niego dzwoni, bo z Aero 2 zadzwonić się nie da. Pod tym filmem Wam wrzucę w komentarzu, jaką kartę mi się uda tu zastosować, czy to będzie Orange, czy inne sieci, czy Play, czy Plus. No wszystko się okaże, tak jak mówię, Play z tą kartą, którą mamy, niestety nie wyszukuje sieci. Nie da się go uruchomić tą kartą. Na Aero 2 działa internet, działa wszystko elegancko, funkcja tych wymian wiadomości, no ale SMS-ów i dzwonienia niestety nie ma. Więc tak, pokażę Wam pokrótce, jakie funkcje ma zegarek. Sorry za tą lampę, ale mam tu trochę ciemno. Spróbujemy tak. O. Tak jak wspomniałem, guziki są dwa. Serduszka nie zostały przyznane, przyznam później zaległe. Więc tak, mamy dialer. Tu można sobie wybrać jakiś numer, bądź książkę telefoniczną i rozmawiać z jakimś tam numerem. Książka telefoniczna. Kontakty dodaje się przy użyciu aplikacji. Tu z poziomu zegarka nie dodaje się kontaktów, czyli rodzic dodaje dziecku kontakty i te kontakty są zatwierdzone do odbierania połączeń. Kolejną funkcją jest kamera. Kamera jest raczej kiepskiej jakości. Może coś będzie widać, Natalia. Nie wiem, czy będziecie coś widzieć, bo znowu świecę lampą. Jakość jest słaba, ale coś tam zdjęcia robi. No, nie wiem, no nie wiem, jak Wam to pokazać. W każdym razie zdjęcie można wysłać do rodzica. Gra matematyczna, to o czym wspomniałem, wybierasz poziom. No i na zasadzie dodawanie, odejmowanie, dziecko może sobie tam ćwiczyć. To, kto jest... Historia rozmów, czyli te wiadomości, o których mówiłem, przytrzymuje dziecko sobie tu chwilę, mówi do zegarka i wiadomość zostaje wysłana na telefon rodzica. Za chwilę, jak Wam mniej więcej o nim opowiem, córka weźmie zegarek w rękę i Wam o nim ze swojego punktu widzenia 2-3 słowa opowie. Co tu jeszcze jest? Jest jeszcze taka funkcja jak Device Info. Wchodzimy i tutaj można znaleźć aplikację. Skanujemy kod QR, otwiera nam się sklep Play, gdzie pobieramy aplikację odpowiednią do tego zegarka. Natomiast to drugie, register kod, to już w samej aplikacji po zainstalowaniu, żeby sparować zegarek z telefonem, służy właśnie ten drugi kod QR. Parowanie odbywa się prawie że automatycznie. Tak jak wspomniałem wcześniej, postaram Wam się wrzucić jakiś krótki filmik z pokazaniem, jak wygląda aplikacja, jak działa.
co z nią można tam zrobić, jak wygląda tracking dziecka. No, tak jak mówię, nie wszystkie funkcje jestem w stanie sprawdzić na dziś dzień przez problemy z kartą SIM. Natalciu, proszę, twój zegarek. Przywitaj się tu ładnie. Cześć. No dobra, powiedz nam dwa słowa, co myślisz o tym zegarku i kończymy ten filmik, nie będziemy ludzi zanudzać zbyt długim tekstem. Śmiało. No mi się najbardziej podoba... Co ci się najbardziej podoba? Gry, matematyczne gry, tak? Tak. Aha, czyli możesz ćwiczyć matematykę. No i dobrze, bardzo fajnie. A oprócz tego chyba fajne jest to, że możesz zadzwonić, tak, do mnie i odebrać połączenie ode mnie, no i te wiadomości też są fajne. No i przede wszystkim masz zegarek troszkę inny. To się robi. Tu jest taki niebieski guziczek i tu się przytrzymuje i się mówi. Jak się powie, puszcza się i wiadomość została wysłana, było send. Aha, jeszcze na temat budowy. Pasek jest gumowy, nawet niezłej jakości, podwójne zapięcie. Dość pewnie się trzyma na ręku. Tu na dole widać taką czarną dziurkę, to jest mikrofon. Tu się wkłada kartę SIM. Koło guziczka mamy jeszcze głośnik, no, kamera u góry. Od góry całkiem nie ma już nic. No, co tu więcej mówić na ten temat? Że jak się na przykład dzwoni albo się te SMS-y tak... Te wiadomości, tak? Tak, te wiadomości to bardzo słabo słychać. Słabo, w sensie, że cicho, tak? Czyli trzeba ten zegarek troszeczkę bliżej ucha przyłożyć. Może nie aż tak całkiem, ale rzeczywiście nie są zbyt głośne te komunikaty i nie da się ich podgłośnić. Przynajmniej nie znalazłem takiej możliwości. Są jeszcze zdjęcia. Zdjęcia, tak, galeria, można przeglądać zrobione zegarkiem. Nie można. Można przeglądać. Nie, bo pokaż. Ostatnie zdjęcie. Tylko ostatnie zdjęcie? Tak, tylko ostatnie zdjęcie można. No zaraz, aha, nie ma żadnych nie zdjęć, ma. Bo był wyłączony i się wszystko wyczyściło. No, każdy sobie to jakoś tam popróbuje. Generalnie, słuchajcie, kupując smartwatcha, czy jak to nazwiemy, zegarek trochę bardziej inteligentny, czy jakkolwiek sobie to nie nazwiecie, jest to urządzenie za niecałe 50 zł. Link do niego będzie wrzucony w opisie filmu. I tak jak wspomniałem, będziecie mogli sobie skorzystać z zamówienia z AliExpress. Ja czekałem na przesyłkę coś koło 2 tygodni, więc całkiem szybko przybyła. Niecałe 3 tygodnie, no dokładnie. Także link, tak jak mówię, będzie w opisie filmu. No i tyle. Nie będę się już tu rozgadywał, nie będę Was zanudzał. Jak Wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Jak chcecie, zasubskrybujcie kanał. Od czasu do czasu postaram się coś wrzucić. A to z AliExpress jakaś paczka ciekawa, jak przyjdzie, to Wam opowiem o niej, albo coś innego. Będzie mi miło. Chciałem jeszcze wykonać połączenie, żebyście zobaczyli, jak wygląda na niego. No ale ze względu na kartę SIM operatora sieci fioletowej, niestety się dziś tego zrobić nie da. Może uzupełnimy w innym filmiku, jak nam się uda uruchomić z inną kartą SIM. Trzymajcie się, pozdrawiamy. U nas jest już wieczór, więc miłego wieczoru. Pożegnaj się, Natala. Pa. Cześć, pa.